Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Witamy na stoisku konopiarza. Co tu się w ogóle dzieje? W tym miejscu możemy wam pokazać, jakie mamy dostępne surowce. Pacjent może sobie przeczytać ulotkę, sprawdzić, dowiedzieć się, jak to działa, z czym to się je. Ja mogę taki surowiec pokazać, dać się powąchać, tak aby już pacjent, który nie jest jeszcze pacjentem, mógł zobaczyć na oczy rzeczywiście, co to w ogóle jest. Także pełen przegląd, wszystkie materiały edukacyjne w jednym miejscu u konopiarza się znajdą. Ale dodatkowo mamy możliwość przetestowania medycznych waporyzatorów Volcano oraz Mighty. Pacjenci są, którzy mogą sobie tutaj na bieżąco testować, czy to z Volcano, poprzez wężyk, tak jak tutaj kolega, albo balon. Mamy jeszcze waporyzator przenośny, Mighty, który również na tym stoisku możecie sobie przetestować. No i co? Ale jest nowość na tym stoisku. Rozwijamy się, progres cały czas, jest mikroskop. Każdy z pacjentów może sobie przyjść i obczaić, jak te trichomki pięknie tutaj wyglądają. Tego jeszcze nie było, także coś fajnego. Nie ostatnie targi, więc będziecie wiedzieć, co tu się w ogóle dzieje u konopiarza na stanowisku. A teraz idziemy dalej, zobaczymy, co się tam dzieje. No i cyk. Moje stanowisko już widzieliście, ale będzie pełna taka przebieżka po wszystkich stoiskach. WeedFest ma to do siebie, że ma formułę stacjonarną. Ona odbywa się zawsze w Warszawie, zawsze na Bratkiej 25, w tymże oto pięknym budynku. Coś mnie słuchy dochodzą, że będzie lokalizacja zmieniana, ale nie sądzę, bo jest zajebista. I zapraszam was, pokażemy wam, co tam w ogóle się dzieje. Come on! Chodzimy 3 piętra. Na wejściu czeka nas, jak co roku, jedno z fajniejszych stanowisk, czyli Galeria Konopi. Zaprzyjaźniona firma, bardzo fajne, ekologiczne kosmetyki. I Andzia, tutaj piękna, fajna koleżanka, która potrafi doradzić coś ze swojego fajnego asortymentu. Po prawej stronie oświetlenie, po lewej Canalabs, proszę bardzo. Analizy laboratoryjne, błędy na granicy jakikolwiek, żadne, nie ma błędów. Nie ma błędów, wszystko pokazuje tak, jak ma być. Piękne świeczuszki, ikonik, otik, nie wiem, co to w ogóle jest, ale idźmy dalej. To jest stanowiska sponsorskie, kliniki. Muszę wam pokazać jedno z fajniejszych stanowisk, firma Hemp Plant. CBD, CBG, czyli od nasiona do rośliny, ale również przetwórstwo, czyli olejki, pre-rollsy i nowa linia produktów Cannova. To jest seria medyczna, która tworzy produkty full spectrum z ekstrakty, ale bez THC. Zaraz wam dam koleżankę przed kamerę, ona wam pokrótce powie, o co chodzi. Dobra, jest ze mną Agatka, która nam w paru zdaniach opowie na temat olejków z marki Cannova. Oni sami te produkty tworzą od rośliny do olejku. Czym te olejki się różnią od tych wszystkich, że tak powiem, tutaj dostępnych dookoła? Przede wszystkim nasze olejki chwalą się tym, że posiadamy certyfikat GMP, tak? Czyli certyfikat opracowany przez Europejską Agencję Leków. Tak? O proszę, czyli te produkty można normalnie znaleźć też w aptekach? W aptekach, wszystkich najlepszych aptekach internetowych znajdziemy produkty marki Cannova. Najlepsze oleje z certyfikatem GMP, jak mówiłam wcześniej, przebadane, bezpieczne. Mi wpadło w ucho, że są to olejki full spectrum, czyli zawierają całe spektrum kanabinoidów. Dokładnie, ale bez THC. Bez THC. Bez THC. Czyli wy macie jakby specjalnie opracowaną technologię do tego, że wszystkie kanabinoidy są, ale THC nie ma, co jest bardzo ważne w terapii właśnie dla osób, które stosują takie olejki często, że nie ma tutaj THC, dzięki temu po prostu na żadnym teście nic nam, że tak powiem, nie wyjdzie, więc można nawet stosować dla osób, które mają nietolerancję na jakiekolwiek THC. Mamy ten efekt medyczny, który byśmy mieli przy spożywaniu marihuany z THC, tylko jesteśmy pozbawieni po prostu totalnie THC, czyli nie mamy efektu psychoaktywnego. No i to jest bardzo ciekawa informacja, bo jednak olejki full spectrum to są kojarzone z tym, że do 0,3% może to THC tam występować. Także
według mnie bardzo fajne produkty, chyba pierwsze w Polsce, także gratuluję. Dziękuję ślicznie. I lecimy dalej. Dziękuję. W ogóle hit na targach konopnych, wódka konopna. Pierwszy raz takie dziwne połączenie, bo niby alkohol, niby konopie, niby w parze, niby razem, a osobno. Dobra, chłopaki, 2,50. Nie no, żartuję oczywiście. Czym się różni ta wódka? O co w ogóle z tą wódką chodzi? Wódka konopcia jest produkowana przez wódki raciborskie. Jest to wódka z segmentu premium. Okej. Okay. Z dodatkami olejków eterycznych zawierających terpeny. Aha, konopne, okay. Także jest smak, dużo bardziej smak i aromat konopi wybija się niż sam smak wódki. Oczywiście wódka ma 40%, co jest też dosyć istotną informacją w tego typu segmencie wódek. No dobra, okej. Okay. Czyli oprócz alkoholu o woltażu 40% mamy aromaty konopi, czyli terpeny, które mam nadzieję wpływają relaksująco, uspokajająco, tak jakby wspomagają działanie alkoholu? Jak najbardziej. Bardziej tuszują smak alkoholu, czyli jeżeli ktoś nie jest fanem smaku wódki, powiedzmy, bo nam się może źle kojarzyć smak. No ja nie lubię. Te konopne smaki i aromaty bardzo ładnie to tuszuje. No fajnie. Mam nadzieję, że znajdzie to swoich amato, jak to się mówi? Znajdzie to swoich, nie wiem. Moich panów? Na pewno taka konopcja znajdzie grono swoich panów, bo jest jednak mimo wszystko alkohol dosyć mocno zakorzeniony w kulturze polskiej, aczkolwiek ja zawsze wolę konopie niż alkohol. Powodzenia. Dziękujemy. Palmero. Palma do nabdziania ziołem. Idziemy dalej. I po kolei na górę. Musimy poczekać, bo nikt tak szybki jak ja nie jest, więc piękne, białe, czyste, jaśniutkie stanowisko konopiarza. Ale już tu byliśmy, już wam wszystko pokazywałem, idziemy dalej. No i tych, drodzy widzowie, jesteśmy na stoisku firmy Patker. Jest to rewolucyjna, nowa platforma dla pacjentów, którzy korzystają z medycznej marihuany. Obok mnie jest mój serdeczny kolega Mateusz, który jest prezesem i głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Mateusz, 2-3 słowa na temat tego projektu, o którym wszyscy pacjenci muszą wiedzieć. Co najciekawsze, cały system, jakby wszystko co powstaje na zasadzie społeczności Discordowej, którą na ten moment mamy największą w Polsce, jest to 1800 osób i każdego zapraszamy po prostu na Discorda. Tam można wpływać na projekt, dowiadywać się, rozmawiać z producentami. Każdy ma jakby realny wpływ na tworzenie się tej społeczności i jak ten portal ma się rozgrywać. Ale powiedz mi, co jak pacjent wchodzi na Patker, to co on tam jeszcze może znaleźć? W tym momencie można znaleźć wszystkie preparaty medyczne, jakie są olejki produkowane przez apteki, są wszystkie susze, odmiany. W tym momencie też uruchomiliśmy już mapę dostępności, gdzie jest dużo łatwiejsze wyszukiwanie leków, bo u nas stoi wszystkie preparaty, które są dostępne w mieście. Klikamy jeden przycisk, pokazuje wszystko, co mamy. Już powoli pracujemy nad poradnikami, jeżeli chodzi o to. Będą wszystkie poradniki, jak waporyzować, jak korzystać z waporyzatorów medycznych, poradniki, jak uzyskać receptę. Dodatkowo mamy aktualności, czyli to, co najważniejsze dzieje się w branży medycznej, znajdziecie po prostu u nas na stronie. W jednym miejscu. Patrzcie, projekt Patker. Polecam wszystkim. Myślę, że to będzie coś nowego i świeżego. Lecimy dalej. Come on. Po prawej stronie jest stanowisko vape puli, waporyzatory, młynki, akcesoria. Wszystko. Generalnie firma, która się zajmuje kompleksowo waporyzacją, jak sama nazwa mówi, vape puli. I teraz sobie tutaj przelecimy po tych stanowiskach, bo to jest pierwsza część piętra numer 1, a przed nami jest jeszcze drugie, w którym jest strefa medyczna dla prelegentów. Się zmachałem. Normalnie to jest ciężka robota. Dobra, piętro drugie, część wystawców, no już tutaj tego jest masa. CBD Skin Expert, naturalne kosmetyki z CBD. Szefowej nie ma, niestety nie zamienimy z nią, ale w ogóle jaki zapach tutaj jest od razu piękny. Royal Flow Shop, dym, zieloni handlowcy. Tutaj sobie można pochillować, poodpoczywać. Wszystko elegancko, bardzo fajnie. Lecimy dalej. Nie, co będzie bug. Stanowisko Widwick, Rollmop konopnej. No i ci oto piękni, przystojni panowie na stanowisku. A co tutaj macie, chłopaki? Tutaj mamy Roll Shocika, nowy, relaksujący oczywiście. Pachnie jabłkowo. Ja generalnie jestem nauczony doświadczeniem, że na targach konopnych nie próbuję niczego. Dlaczego? Powiem wam kiedyś. Ale to nie jest na dzisiaj, także na razie podziękuję. Ale podejrzewam i wierzę, że jest to produkt warty spróbowania, bo MOPS przy tym grzebał. A jak on przy tym grzebał, to na pewno jest dobre. Idziemy dalej. I wszystko jasne. Grzesiek, co tu się dzieje? Opowiedz mi,
Myśmy powinni właśnie robić takie wstawki jak ty u mnie bez słów, ale jak już mnie zapytałeś, a właśnie, bo mamy innych odbiorców, więc witam wszystkich odbiorców Konopiarza, wschodzącej gwiazdy polskiego YouTube'a. Trzymam kciuki, żeby was tam nie dojechali, więc zapraszam też do nas na kanał Siwy Broku, aktualnie się nazywa. Są też tam rozmowy z Bartkiem, bardzo fajne. Od tego się zaczęło, od tego merytoryczne. Się zaczęło. No i co, mam portal, mamy nasz brand Rollmops, mamy rollshoty nasze fajne, nowe, konopne. Ale ja tak nie lubię sam robić sobie marketingu swojego, to robią ludzie w sieci i w życiu. Dziękuję za odwiedziny. I życzę wszystkim takich farmaceutów jak Bartek. Cóż mogę więcej dodać, to wszystko prawda. I polecam, to mnie zalewa. Tam można sobie dziarę zrobić. Ty wiesz, bo co ostatnio robiłeś. Idziemy. Just CBD, Universal Depositor. Co to jest? O co tu chodzi? Nie wiemy, zaraz się może dowiemy, ale mi się to najbardziej kojarzy z tymi matami, które się wciska i wyciska i to w pełni formę taką relaksującą. Mam nadzieję, że to jest do tego, ale nie do końca wiem. Hi. Okay, two words about this product. What is this and what is capable? This is made from cannabis? So this is a machine for making candies with cannabis. Okay. Co więc, jeśli chcecie sobie zrobić jakieś słodkości, cukiereczki i tak dalej, to jest taka firma, która wam dostarczy foremki i można sobie coś takiego zrobić. Good luck, bye. Come on. O ja pilko, ale można sobie nawet taką fajeczkę zapodać i sobie urozmaicić akcesoria. No ten to nie wiem dla kogo to jest, nie? Ale okej, okay, już niech będzie. Dobra, tu jest większość stanowisk, ale jeszcze jest jedno ważne z takich miejsc, jest jeszcze na górze, ponieważ tam mamy część edukacyjną, a tutaj chodzi taki piękny młodzieniec, który rozdaje świeżo wytrymowany susz. No proszę, można. Idziemy dalej. Roll papers, czyli papers to roll gel. Come on. No i najwyższy poziom, a na najwyższym poziomie jest coś, co ma największą wartość, czyli edukacja, szkolenie, przekazywanie wiedzy, warsztaty kulinarne, warsztaty growerskie. Także jeśli ktoś by chciał nauczyć się podstaw uprawy pomidorków, rzeżuszki, bądź też konopi siewnych, to tutaj, chodźcie, pokażę wam. To jest bardzo rzadkie zjawisko, albowiem przedstawię wam wystąpienie prezesa Polskiego Podziemnego Związku Growerów. Pamiętaj, Filip, żeby zamazać twarz, bo nie możemy pokazać prezesa, bo on jest pod ziemią. A dzisiaj się wynurzył, żeby pokazać, co tu się dzieje, więc patrzcie. Zobaczcie, ile osób jest zainteresowanych tym. Podwójna taka bazowego zawozu oraz podwójna taka... Jak prezes przemawia, to wszyscy słuchają. Nawet nikt nie odważy się zadać pytania. Ale oczywiście żartuję. A tutaj jest część właśnie edukacyjna. Ja tu miałem swój wykład. Super sprawa, bo tak jak w przypadku innych targów, oni przekazują nam wiedzę, nowinek i generalnie wszystkie. Ale w ogóle tutaj coś jeszcze, patrzcie, jest urządzenie do trymowania suszu, czyli obdzierania go z tych wszystkich listek, bo to nie jest tak, że świstak siedzi i dłubie listeczki, tylko wrzuca się do takiej maszyny i ona sama, kręcąc się, obrabia ten kwiat i wychodzi już gotowy. Cześć, pozdrawiamy was serdecznie. No i co? No i oczywiście mnie nie zabrakło sztuki konopnej. Jest tutaj taka znana artystka, która przerzuca wizje konopne na płótno i tutaj możemy podziwiać te oto piękne dzieła. To jest mój faworyt. Czy nie? Tak, tym latem nie fajne? A tu jest autorka tych pięknych prac. Agnieszka. Agnieszka, powiedz, jak się nazywa twoja strona, gdzie te piękne produkty można nabyć? www.babakobajaga.com. Tak? Dobrze powiedziałem. Także zapraszamy, fajne rzeczy i co najważniejsze, że co roku można je znaleźć w tym samym miejscu. Tak. Tak? Tak. Dzięki. Po drugiej stronie części edukacyjnej jest część gastro. Jedzonko, przetwory, napitki i tego różne dziwne typu rzeczy. Także dla każdego coś się znajdzie. Trzy poziomy, trzy różne strefy. Tak to wygląda. Witfest co roku. Bracka 25. No i co?
Filip, kończymy. Zapraszamy do lajkowania, udostępniania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Konopiarz!